7 lutego 2013 roku para prezydencka spotkała się z medalistami Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012. Podczas spotkania sportowcom zostały wręczone odznaczenia państwowe. Bronisław Komorowski podziękował medalistom za pasję i trud włożony w przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich. Prezydent także podziękował za umiejętne prowadzenie sportowców niepełnosprawnych obecnym na uroczystości w Pałacu Prezydenckim trenerom, działaczom i lekarzom. Życzę Państwu sukcesu na tej niełatwej drodze, sukcesów zarówno sportowych, jak i życiowych. Oraz chciałbym życzyć całej Polsce, nie tylko Państwu, abyśmy potrafili współodczuwać i dumę z osiągnięć sportowych i wspólnie przeżywać tę szczególną lekcję postaw z korzyścią i dla Państwa, z korzyścią dla całego społeczeństwa, z korzyścią dla państwa polskiego. Pokazujemy, myślę, że tutaj każdy z paralimpijczyków czy z sportowców niepełnosprawnych jest doskonałym chyba ambasadorem osób niepełnosprawnych i pokazujemy, że warto mieć marzenia w życiu, że warto walczyć, starać się, odnosić sukcesy, bo nie jesteśmy wcale skazani na cztery ściany, żeby siedzieć w czterech ścianach i rozpaczać nad tym wszystkim, co się stało, bo to chyba nie tędy droga. Wydaje mi się też, że pieniądze, które są w nas inwestowane, każda złotówka, myślę, ona się zwróci, to spotęgowana. Wiem sam po swoim przykładzie, że odkąd dostałem ten rower, to jeżdżę na nim i jeżdżę i po wypadku zaraz rehabilitowałem się przez 4 lata. Chodziłem do szpitala na rehabilitację, teraz jeżdżę na tym rowerze, czyli zaoszczędziliśmy jako państwo na tym wszystkim. Odznaczył pan dzisiaj grono osób, które swoją pracą, zaangażowaniem, sposobem walki w Londynie przyniosło naszemu krajowi prestiż, a przecież wszyscy pracujemy na ten prestiż naszego kraju. Oznaczył pan też ludzi, którzy w ten sposób, mam nadzieję, że trwale, przełamali pewną świadomość albo zaczęli przełamywać, dyskusja na ten temat trwa, świadomość na temat roli sportu osób niepełnosprawnych, pozycji osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Mam nadzieję, sygnały są widoczne, że tak się stało. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że to się stało. Całą uroczystość zakończył występ byłej wokalistki zespołu Various Monks, Moniki Kuszyńskiej.